Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Seven Days'a. Poprzedni odcinek skończyliśmy na budowie tej podłogi, ale właśnie wybiła czwarta rano, więc pomyślałem sobie, że powinniśmy ruszyć się i trochę polutować, póki dzień trwa. I wrócę do budowy bazy później, jak się trochę popołudnie zrobi wieczór. Dobrze idzie, jestem bardzo zadowolony z dotychczasowych rezultatów, także pozostaje nam jeszcze tylko zrobić dużo pierścieni tych kolców dookoła bazy, żeby ona była możliwie samoobronna. Tak jak rozumiem, hordy teraz są dużo trudniejsze niż były kiedyś, więc trzeba będzie bardzo uważać. Tutaj dojście do drabiny muszę sobie zostawić, a resztę zostawiam na razie tak jak jest. Mamy dużo tych szyszek, muszę je posadzić gdzieś. Zostawię niepotrzebne przedmioty i lecimy zrobić sobie jakieś zadanie, które tam nam wisi. Dobra. Mamy rower przy sobie? Co ja z rowerem zrobiłem? Tu jest. Jeśli będzie słychać wiertarkę, to musicie mi wybaczyć, ale trwa remont. Spółdzielnia sobie wymyśliła remont na klatce schodowej. Z tego co zauważyłem, wygląda na to, że układają nowe kable. Czekajcie. I... kurczę. Haha, trafiona. I nie wiem jakie kable układają od nowa, mam wrażenie, że chyba elektryczne od oświetlenia i czegoś jeszcze, nawet nie wiem jak to sprawdzić dokładnie, ale układ kabli sugeruje, że o to chodzi. Zawsze nasza klatka, wiecie, budynek jest z lat 70. i przez to, jak jakieś modyfikacje były robione, domofony i podobne rzeczy, to te rzeczy nie były już uwzględnione przy oryginalnym planie budowy budynku i dużo rzeczy jest na wierzchu po prostu. W żaden sposób nie jest ukryte pod tynkiem i to słabo wygląda. Także nie wiem, czy kojarzycie takiego typu bloki. To są, mój blok to jest ten, który ma taką super wąską klatkę schodową z częściowo kręconymi schodami. Ludzie się nadziwić nie mogą, jak do mnie przychodzą, żeby i zobaczą coś takiego. Dobra, jak to schodzi się na dół? Albo do środka raczej. Myślałem, że przez dach, tak jak w większości tego typu lokacji. Co to są? Rękawice komandosa, no proszę. A, ten, okej. Szukajmy jeszcze sobie ten samochód. Wytrwalanie pancerzy. To się nam przyda, tylko nie mamy workbencha cały czas. I to jest trochę problematyczne. Aha. O kurde. No, trochę się zmęczyliśmy, trzeba użyć innego narzędzia, żeby zregenerować trochę staminę. Dobra, ten leży. Okej. Okay. Ciekawe, że nie ma, teraz sobie uświadomiłem, nie ma w tej grze czegoś takiego jak blokowanie ciosu. Zauważyliście? Że nie mamy możliwości. O, zaliczono. Myślałem, że to będzie trudniejsza i większa lokacja. Tu dosłownie kilka zombiaków było. No dobra, dobra. Przeszukajmy do końca. I zobaczymy, co tu ciekawego się trafi. Tu już nic nie ma. Widziałem tam nagrodę za rozwalenie tego. O, nagroda za zrobienie kilku questów od handlarza. Okej. Okay. A nie, to za handlowanie, to są za questy. Okej. Okay. I tutaj mamy za zdobycie gliny. Jak miło. Patrzcie, doświadczenie dostaliśmy normalnie. Dwa punkty. Oho, ho. Może by to? To byśmy musieli intelekt na poziom czwarty. Trochę za dużo.
Teraz jak ta mikstura amnezji, która resetuje te punkty umiejętności, jest taka tania, bo jak w pierwszym odcinku ją wykryliśmy, że ona kosztuje zaledwie jeden punkt, 6,5 tysiąca raczej żetonów, to jest to coś, co robi różnicę. Czynnik leczniczy też miałem wziąć, zupełnie o nim zapomniałem. Dobra. Tutaj pusto. Laptop z winkiem. No. Czy mi się wydaje, czy w tej grze nie ma płaskich telewizorów? A nie, są. Dobra, nieważne. Okej, okay, to jest... Co to jest? Saletra. Okej, okay, biorę. Okay. Trochę jakiegoś śmiecia. O, magazyn o gotowaniu, super. To jest ciekawe, że są tak wysokie szanse na znalezienie tego magazynu w tych szafkach kuchennych. I to jest chyba największa szansa ze wszystkich przedmiotów, jakie kojarzę, jakie są w tej grze, na znalezienie w ten sposób, nie? Pozostałe przedmioty są bardziej losowo przydzielane. Dobra, tu nic nie ma. Okej, okay, wracam do handlarza. O, tu też było otwarte cały czas. Miło. A, tu jeszcze jakieś takie detale. O, patrzcie, dwa gniazda obok siebie, jak miło. Czy my możemy dzięki temu... Czekajcie, przeczytajmy to i to. I czy teraz dzięki temu możemy sobie gotować coś porządniejszego? O, jajca z mięsem możemy sobie gotować już i ciasto też. O, ale super. Błyskawicznie awansujemy tą umiejętność, to jest bardzo praktyczne. Dobra, szkoda trochę czasu na takie rzeczy. Ale tu się pozmieniało, kurczę, nowe lokacje, patrzcie. O, trupy tutaj chowali. Okej, okay. Aha, dobra, zobaczcie, przerobili plac budowy, o kurde. Plac budowy kanalizacji przerobili na masowy grób, na trupy. Ale motyw, strasznie mi się podobały takie pomysły. Bardzo to organicznie wygląda, nie? Widać, że jakieś wysiłki trwały, próbujące ratować sytuację, tragiczną sytuację, w której byli ludzie, którzy tutaj wcześniej żyli. Dobra, wsiadam na rower i jadę. Hop. Ale motyw, gazetka, super. Czy my mamy już dzięki temu odblokowanego workbencha? Albo coś w tym stylu? Gdzie to są stacje robocze? O, kuźnię możemy już zrobić, super. A workbencha będziemy mogli zrobić dopiero jak wbijemy parę punktów więcej. Ale kuźnia to już nam trochę ułatwia robotę. Także zajmiemy się nią później wieczorem, jak już będziemy mieli na koncie kilka zrobionych zadań na dzisiaj. No, Rex, co, dziadu jeden, co masz dla mnie? Sztuka górnicza. Super mocną kawę pobudzającą na 2 godziny, która rozgrzałaby nawet kopacza. Wytwarzaj Black Trap super mocną kawę. A to daje szansę uzyskania kwasu z samochodu, wyposażenia medycznego i beczek kwasu. O! To jest sens. Bo na pewnym etapie tego kwasu będziemy potrzebowali. Wprawdzie niedużo, ale jednak. Także to jest dobry pomysł, żeby znaleźć jakieś dobre jego źródło, pewne źródło. Dobra. No, jesteśmy w kolejnej lokacji. Co my tu mamy? Kompletnie nie kojarzę tego budynku. Mam wrażenie, że to chyba może być coś nowego. O! Ale fajnie. Dobra. I co my tu mamy? Tak ukradkowy taki. A się schowała nieźle. O ty! Trochę zabawne, że nie ma chluśnięcia. Że zombie, jak widzicie, w ogóle w żaden sposób nie wchodzą w interakcję z wodą. Jak bohater chodzi, to przynajmniej słychać, że ta woda chlupie mu wokół nóg. A zombiak to nawet chyba tego nie ma. Mało tego, oni w nocy mogą biegać. O kurde! W nocy oni potrafią biegać po dnie rzeki albo jeziora z normalną prędkością. Co też jest trochę słabe. Okej, puszka się zawsze przyda. Czy w tej wersji gry, ciekaw jestem, coś przy okazji zaraz sprawdźmy. Czy w tej wersji gry
Nie ma możliwości, bo w niektórych modach te puszki są używane do tego, żeby można było z nich zrobić jakieś jedzenie. W tym sensie, że jest wykorzystywana po prostu tego typu puszka do niektórych przepisów. Co jest bardzo fajnym pomysłem, swoją drogą. No. Co my tu mamy? Kukurydza. Oj. Trochę ołowiu na śniadanie. O, super, to jest... O kurde. Dobra. Lustro. A, okej. Okay. Fajnie. Jakieś przydatne książki? Może być. O, nasionko do ziemniaków, super. Zasadzimy, jak wrócimy. Będę musiał chyba jednak trochę też spędzić czasu nad... Chociaż przed hordą to może nie mieć sensu. O kurde. Dobra. Jak na złość zaczęły się odwierty. Nie wiem, czy słyszycie. Prawdopodobnie tylko kiedy mówię, bo jak nie mówię, to mikrofon nie jest w stanie wyłapać, bo się wycisza automatycznie. Dobrze poszło. Oż kurczę, wystraszyłem się ich trochę. I jest i nagroda. I co wygraliśmy? Życie. No. A tutaj? O, rady. Jest. I książka kolejna, przyda się i... O, super. Wracam do handlarza w takim razie, by zaliczyć zadanie. Nie. Jeszcze garaż został, wygląda na to. No. Dobra, co tym razem masz dla mnie? Wezmę to. Dobra, ruszamy z tematem, nie ma co czekać, bo mi się cały czas tutaj remontują i głośno hałasują. Akurat przerwę sobie zrobili, słyszę na ulicy, że głośno gadają robotnicy, więc pomyślałem, że włączę szybko nagrywanie z powrotem. Jak skończymy przeszukiwać tą lokację, to planuję zabrać się za zbieranie materiałów na kontynuację prac nad bazą, więc będę mógł sobie wtedy więcej popracować bez nagrywania i wiercenie nie będzie mi tak przeszkadzało, jak skończą przerwę panowie. Okej, to woda. Woda. A? Ok. I co my tu mamy? O kurde. O kurde. Kurde, nie mogę go trafić. Spróbujmy może strzałą jeszcze raz. Dobra.
A, super. To była trochę żałosna walka, ale jesteśmy na etapie, gdzie nie bardzo możemy sobie pozwolić na jakieś bardziej odważne akcje. Dobra. Spróbujemy otworzyć to. Odnoszę wrażenie, że oni coś zmodyfikowali z wytrychami, bo dużo rzadziej się mi psują niż kiedyś. Nie inwestowałem żadnych punktów umiejętności w wytrychy, a mimo to bardzo rzadko się zdarza, żeby mi jakiś pękł. Więc to jest trochę dziwne po prostu. Dobra. Wyjście awaryjne. O, o, o. Otwarty terrarium węża. Tak od razu głowa i odpadła? Kurczę. Fajnie by było, gdyby te obrazki dało się ze ścian zdejmować i je sobie wrzucać w domu. Swoim. To byłoby bardzo miłe. A? Się zamachnął chłopak. I trochę mu nie wyszło. O ty! O-o. A, kurde, padł. Dobra. Trochę ułatwia to robotę. O, trochę kamienia i ziemi mamy. To zarzućmy kolejny bruk do produkcji. O. Co tutaj? A tu? Okej. A, tu jest to przejście, dobra. Zastanawiałem się, co to mogło być za drzwi, że tak bronią dostępu. Dobra, to przeczytać. Kawa, w sumie nie jest mi tak bardzo potrzebna kawa w tej chwili. Dobra. Zjedzmy. I tak tylko 5 punktów głodu przywraca ta pieczeń, więc to niewiele nam i tak daje anyway. Właśnie, że żaluzje też dużo plastiku dają, to jest dobra sprawa. Ale tu ciemno, o nie! Dobra. Użyłem pistoletu do pozbycia się tego skakuna, bo one są strasznie nieprzewidywalne i potrafią skoczyć prosto w głowę nam albo przeskoczyć nas i atakować od tyłu, więc lepiej jest pozbyć się dziada tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Dobra, mam pewien pomysł. Muszę zrobić sobie skrzynkę przed domem i tam zacznę zrzucać niepotrzebne przedmioty. Skrzynia jest. Czy tu jest jakieś wyjście boczne? Tak. Dobra. O, stąd przyszliśmy, super. Ja sobie tutaj postawmy to. I leci wszystko. Co to się stało, że nawet w domu, wewnątrz, w budynku jest taka mgła? Dobra, to się przyda. Okej, gazetka medyczna. Ciekawe, że dużo tych gazet medycznych dostaję. Zawsze. Z jakiegoś dziwnego powodu. Kurde, nawet nie widzę, co się dzieje. A? A, tu jest. Okej. Oż, kurde. To jest tak, to, że mi się często zdarza wystrzelić strzałę, jak wyjmuję od razu łuk i tak, taki niepewny sposób tą strzałą potrafię strzelić, to wynika z tego, że... O, kurde, nie zauważyłem tego dziada. Że oni... czasem ta strzała jest przeładowana, a czasem nie w łuku. I żeby, jak wyjmuję łuk i strzelę ze strzały, to... i od razu zmienię na inną broń, to wtedy łuk nie ma strzały założonej. I... A innym razem, wiecie, przypilnuję tego, żeby schować łuk z założoną strzałą. I wtedy, jak próbuję odruchowo założyć tą strzałę, to wystrzeliwuję i dlatego takie zawsze niewypały mam z tym łukiem. Trochę to dziwne jest. Moim zdaniem powinno być tak, żeby była zawsze jeden wariant. Albo zawsze strzała jest już założona na łuk, niezależnie czy...
czy tak było wcześniej, czy nie, kiedy go chowaliśmy, albo żeby zawsze musiał na nowo ją zakładać, po prostu nasz bohater. Swoją drogą, ciekaw jestem. Nie, nie da się. To byłoby śmieszne, jakby się dało założyć ten magazynek bębnowy na rewolwer. Dobra, zaraz sobie to przeładuję. Wracam do handlarza, bo musimy szybko zaliczyć u niego zadanie. Trochę zajmie mi przerzucenie tych wszystkich przedmiotów między skrzynkami, plecakiem i tak dalej. O, kieszeń. Załóżmy sobie tą kieszeń od razu. A, nie można. A czy możemy założyć takie rzeczy na przykład na buty? Modyfikuj. Możemy. Super. Dobra. Tak. To zezłomować. Mamy jednostrzałową strzelbę. To jest zawsze coś. O, super. Dobra, teraz jeszcze muszę się tylko przepakować. Albo po prostu wrzucę coś do roweru i tyle. Jak leci bez zastanawiania się nawet. Chociaż jak mamy strzelbę, to lepiej amunicję do niej mieć pod ręką. O kurde. Nie wszystko mi się zmieści. Dobra, coś wymyślę. Dobra, zobaczmy co tym razem. U, biorę drewno, wiecie? Przyda nam się do budowy. W sumie antybiotyki byłyby trochę lepszą nagrodą. Budget barrels, okej. Ale się biorę za dalszą robotę. Musimy ulepszyć ścianę, bo mamy już piąty dzień, także jest bardzo niewiele czasu na to, żeby dokończyć bazę. Ulepszymy ściany do cobblestone'a i muszę dokończyć podłogę. Żeby ten. I plan jest taki, żeby na czas hordy zawartość tych skrzyń przenieść na dół. A mieliśmy jeszcze zrobić piec. To się kuźnia teraz nazywa tutaj. Śledź. Czyli tak. Drewno mamy, skóry, taśmy klejące i rurki. I ta kłoda drewna. O, szybko się będzie robiła. I wyprodukuj mi kuźnię. Ale na razie chyba nie ma sensu, żeby ją rozstawiać. Tak się zastanawiam jeszcze nad tym, ale myślę, że chyba sobie odpuszczę. Zastanawiam się też nad tym, czy jest sens tutaj w tym miejscu te bloki wstawiać. Czy to nie jest strata czasu? To w sumie jest strata czasu w tym momencie. Zbuduję sobie tylko podłogę. I tak jak wspominałem, zawartość skrzyń, które są na górze, postawimy tutaj na dole, zakopiemy pod ziemią. O kurczę, poszło dużo szybciej niż się spodziewałem. Ulepszyłem wszystkie ściany do cobblestone'a praktycznie, z wyjątkiem tego ostatniego pierścienia, ale to już nie ma takiego znaczenia dla nas. Jeszcze muszę koniecznie to ulepszyć, teraz sobie uświadomiłem, bo to jest część, na której spora część konstrukcji budynku się trzyma, więc będzie trzeba, może nie jest to jakiś super ważny filar, ale dobrze, żeby było to jakoś podparte. Muszę więcej kamienia poszukać. O, tu jest, super. To sobie stąd wezmę. Plan jest taki, żeby po tej hordzie przenieść się do następnego biomu, żeby nie siedzieć w jednym miejscu przez całą serię i kolejną bazę będziemy budować w biomie pustynnym, a potem przejdziemy do zimowego. O-o. Tam cała horda idzie. Można by trochę poćwiczyć może. Strzelanie. Dzień dobry Państwu. Zapraszam. Proszę za mną. O. Dobra. O kurde. O kurde, ona biegaczka się zrobiła. A trochę pozbieramy sobie punktów doświadczenia dzięki temu. A? O kurde, kolejna biegaczka. Dobra. Jeszcze troje zostało samych słowie tych powolniaków. To było proste. I... Dobra. To jeszcze łatwiejsze było. A to najłatwiejsze. Coś dziwnie poszło. Dziwnie prosto. Ale super, dobra, trochę doświadczenia zebrałem. Ile mamy jeszcze nieuwykorzystanych punktów? 2. Na razie w tej chwili nie mam pomysłu, na co je użyć, więc chwilowo zostawiam, ale potem zobaczę, zastanowię się. Teraz chcę sobie poprodukować trochę tych kolców.
Gdzie one tutaj były? Prościej będzie chyba tak. Tak jest. A może to zrobić? Nie, nie mam aż tyle żelaza, żeby się bawić w takie te... Na razie będę robić drewniane kolce. Właśnie zapada zmrok, ale póki co nic się nie dzieje. Będę, ścinając drzewa, chodzić wokół nich, żeby się upewnić. I planuję trochę jeszcze tutaj podziubać tego drewna, żeby jak najwięcej kolców wyprodukować. I otoczymy kilkoma pierścieniami bazę, takimi pierścieniami, kilkoma pierścieniami kolców otoczymy bazę i dzięki temu będzie bardzo łatwiej, dużo łatwiej będzie bronić się. Chociaż podejrzewam, że w ciągu godziny z jednej strony ataku, jak zombie zawsze atakuje z jednej strony bazę, nie, to w tej, to wyczyszczą te kolce dosyć szybko, ale to zawsze coś, zawsze jakaś dodatkowa pomoc w obronie dla nas. A? Dobra, robi się już trochę zbyt niebezpiecznie, żeby tutaj się po nocy kręcić, więc chowam się do bazy i z czystej ciekawości na chwilę sobie rozstawię ten piec. Nie planuję go teraz używać za bardzo, ale chciałem zobaczyć, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o przepisy. Nie, bo chodzi o to, że jak go teraz wypełnię zasobami, żeby zacząć coś przetapiać, a już tak nie mam ziemi swoją drogą, ale jak zacznę go teraz używać, to przed hordą będzie ciężko potem wydłubać wszystkie te przedmioty, które do niego teraz wrzucę, więc na razie nie ma sensu. Dobra, tutaj sobie posegreguję jeszcze co nieco. To... Dobra. I dzięki temu będzie nam łatwiej potem funkcjonować. Mamy... Udało mi się zebrać całkiem sporo cobblestone'a, także w przyszłości będzie bardziej łatwiej nam nad tym potem pracować nad nową bazą w nowym miejscu. Zastanawiam się, jak to rozwiązać, żebyśmy nie musieli co 7 dni budować zupełnie nowej bazy od zera. I czy nie dałoby się gdzieś jakoś znaleźć takiego miejsca, które byłoby najlepsze do tego, ale będę musiał jeszcze pokombinować, pomyśleć. Zobaczmy stacje robocze. Okej, czyli jeszcze 3 książki musimy znaleźć, żeby odblokować warsztat. To nam najbardziej zrobi różnicę w tym momencie. Okej. To już jest gotowe do zbiorów. O, proszę bardzo, ale fajnie. Nie będziemy mieli nasion, ale przynajmniej możemy zebrać. A, brudną wodę znalazłem i tutaj jest jeszcze taka, to przygotujmy to. Dobra. I coś jeszcze miałem zrobić, kurczę, cały czas mam jakieś rozkojarzenie. Coś miałem zrobić, a to muszę sprzedać i to też. Już sobie przypomniałem. Po to poszedłem zresztą zbierać kamień i ziemię, żeby ulepszyć to. Dobra. Także będziemy ustawieni, jak to już będzie gotowe. I zróbmy do samej góry. Konstrukcja tej drabiny pozwala na to, żeby tutaj ta konstrukcja całego budynku się mogła na niej opierać, a jednocześnie zombiaki nie są w stanie wejść na górę. To jest bardzo praktyczne. Widzicie, drabina stoi na tych blokach, ale oprócz tego są jeszcze te bloki. Także to jest dzięki temu dużo mocniejsze i tylko gracz może na to wskoczyć, o, a zombiak nie. Także prosta i wygodna rzecz. Oho, słyszę, że coś tutaj umiera na polcach. Feralka, o kurczę. Oż ty. Wadą tych krat jest to, że poza łukiem w zasadzie nie można niczym atakować. Nie można białą bronią, bo niszczy wtedy mur, nie? Także to jest dosyć słabe rozwiązanie pod tym względem, ale przynajmniej tyle udało się przetestować, że... Ciekawe, że to feralka przyszła ze świecącymi oczami. To bardzo wcześnie. Dużo wcześniej niż się spodziewałem, że się takie zombiaki zaczną pojawiać. Ale okej, dobra, zobaczymy. Zlikwidowałem pole uprawne, bo skoro wyrosły roślinki, to nie ma sensu obsiewać nowych, skoro mimo że mam nasiona, nie? To chodzi o to, że nie jestem pewny, czy będziemy tutaj dłużej siedzieć i tak dalej, bo już chciałbym się ruszyć dalej do innego biomu po tej hordzie. Zastanawiam się, jak się przeniosę z tym całym towarem swoją drogą. Mamy namiar w każdym razie na... Tu mamy otwieranie szlaków handlowych, więc tu prawdopodobnie będzie biom pustynny, jak zgaduję. Także tam się wybierzemy. Okej, zablokowane. Z jakiegoś powodu ktoś mi kiedyś pisał, że w nocy też mogło być otwarte. No dobra, nieważne. Będziemy eksperymentować, bawić się i tak dalej. W następnym odcinku muszę jeszcze więcej drewna wyciąć, żeby jeszcze więcej tych pierścieni tutaj porobić. I...
I lepiej jeszcze bardziej zabezpieczyć bazę. I zebrać będę musiał dużo strzał. Może jednak jest sens, żebyśmy przytopili trochę żelaza? No, zrobię sobie trochę tych grotów żelaznych. To jest niezły pomysł. Dwa razy więcej żelaza niż ziemi potrzeba. Także... O, 60 żelaza, 30 ziemi i z tego zrobimy 30 grotów. Zawsze coś. Dobra, będę kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Strasznie dzisiaj wiercili mi przez cały dzień w domu. Dalej wiercą zresztą. Więc moja jakość nagrywania jest dzisiaj bardzo niska, więc za co z góry i z dołu przepraszam. Jeśli coś słyszeliście szczególnie, też prawdopodobnie z tego powodu może być dużo krótszy odcinek, bo możliwe, że musiałem powycinać jakieś fragmenty, które na przykład w ogóle się do niczego nie nadawały. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Pamiętajcie, koniecznie łapka w górę, komentarz dla statystyki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Już nie lubię. Dzięki wielkie, cześć.